dzisiaj Rab Lokal na ziemi bełchatowskiej ponownie witamy. ST, główny pomysłodawca. Cześć. Galuś? Galuś. Natalia. Od początku zaczniemy. I sam pomysł, jak się zrodził, w jakich okolicznościach i kiedy? Rab Lokal. No, Rab Lokal zaczął się w Pobielnicach, w mieście, z którego pochodzę. Szykowałem po prostu koncert jakichś tam podziemnych artystów. Miał to być stricte rapowy koncert. No i już wszystko szło dobrze. Przygotowania do imprezy szły wszystko w dobrym kierunku. Pomyślałem, że fajnie będzie pomóc koledze, który akurat trafił na wózek. Miał wypadek Łukasz Miller. Od niego się tak naprawdę zaczęło. No i co? No i postawiliśmy zrzec się jakby zarobku z imprezy, przekazać cały dochód na rehabilitację Łukasza. I tak to się zaczęło, i tak? Tak się zaczęło. No. Który to był rok? 2016. A wtedy, po tym koncercie, nagle urodziła się taka inicjatywa, że będziesz rozszerzał Rab Lokal o miasta? Nie, wtedy nie wiedziałem naprawdę, gdzie to się potoczy. Zaczęło się no bardzo fajnie, bardzo dobrze, bo impreza się udała pierwsza. Koło setki ludzi na koncercie. Także wszystko było dobrze. No ale miałem gdzieś tam w planach, żeby zrobić kolejną edycję, ale wtedy jeszcze nie planowałem, żeby przenieść to na inne miasta. I w tym momencie ile miast bierze udział w projekcie? W tym roku mamy 4 miasta. W tym roku mamy Końskie, Końskie, Jarocin, Pabianice i Włoszczowa. Włoszczowa to jest miejscowość, która w tym roku do nas dołączyła. W zeszłym roku był jeszcze Bełchatów i Chorzów, czyli mamy 6 miast. Czyli od 2018 dołączył Bełchatów, tak? Tak. Jak wspominacie kręcenie materiału tutaj u nas na miejscu? No, fajnie było, nie? W tych naszych tutaj okolicznościach, faktury. Bardzo fajnie, no. To super przygoda, jeśli chodzi o kręcenie klipu, o wspólny kawałek. Ja byłem bardzo zafascynowany tym. Dzięki temu klipowi też ruszyliśmy ze swoją produkcją. OSD Familia się na nowo w sumie odrodziła, jeśli chodzi o nasz skład, tutaj był Chatowski. No i same plusy. Okej, okay, a wasze teledyski to jest tak od samego początku, od A do Z, wyreżyserowane czy totalny spontan? Jak to wygląda? Różnie. No, w 2019, w zeszłym roku robiliśmy bardziej filmowe klipy, gdzie była jakaś fabuła, był jakiś taki grubszy plan, że tak powiem. A zazwyczaj jest spontan, wjeżdżamy z kamerą, szukamy jakichś fajnych miejsc. Czyli ST, producent, reżyser. No, tak jakoś. Człowiek orkiestra. Człowiek orkiestra, tak. Widziałam twój ostatni estetyczny vlog. Ale powiedz to tak, jak ty to mówisz. Nie obudziłeś się jeszcze o 12. Dokładnie. Ty pół roku temu byłeś jeszcze w Wielkiej Brytanii, tak? Wróciłeś na stałe? Już na stałe, tak, już jestem w Polsce. Czyli to pierwsze takie uderzenie pandemii zostało, tam cię zostało, tak? Tak. Przeżyłeś. Przeżyłem, no, wspominam tak chyba każdy tą pandemię. Czyli brak papieru to mydła wszędzie. Polska się nie różni, tak? Tak, problem. Powiedzcie, czy planujecie trzecią edycję w Bełchatowie? Ja oczywiście zakładam, że przeżyjemy wszyscy. Jak najbardziej. No, ja myślę, że po prostu ten rok jest taki troszkę pod górkę i no, nie wiadomo, kiedy się skończy. Musimy zrobić krok w tył, żeby zrobić 2 do przodu i w przyszłym roku, myślę, Bełchatów zaskoczy trzecią edycją. Okej. Okay. No i tak w sumie... Może powiem, jak to się zaczęło też, no bo tutaj właśnie chłopaki OSD Familia, czyli Galuś, Magier, Ambroży i Raku, chłopaki działają lokalnie. Ambroży zobaczył po prostu, jak akcja fajnie się potoczyła w Pabianicach, jak te numery fajnie wyszły. No i chciał docelowo nagrać jako SD Familia numer. Po czym ja stwierdziłem, że nie ma sensu, no bo to jest Rab Lokal. To po prostu jednoczy jakby miasta, jednoczy ekipy, robimy coś fajnego. Wspólny projekt. No i wciągnęliśmy w to jeszcze lokalnych raperów. W zeszłym roku też Natalia dołączyła do nas. Tak. Natalia też się udziela. Ja dołączyłam zupełnie przypadkiem, że tak powiem. I w sumie jak widziałam pierwszą edycję, to było takie trochę moje marzenie. Jak zobaczyłam, ja mówię, kurde, ja tam muszę być. No ale tak nikogo nie znałam i później przypadkiem zupełnie dostałam informację od koleżanki, że może i ja odezwałam się, no i tak to się stało. Z dnia na dzień dołączyłam po prostu. Okej, okay, a technicznie jak to wygląda? Wy szukacie dzieciaków, bo rozumiem, że teraz charytatywnie dla dzieciaków generalnie występujecie. Czy to jest tak, że rodzice
nie wiem, kontaktują się z wami, tak? I wy pomagacie, czy wy wyszukujecie tak naprawdę? Tak, mamy przypadki, gdzie rodzice piszą do nas o pomoc. Ale staramy się tutaj współpracować z lokalnymi fundacjami, które podsyłają jakieś najbardziej potrzebujące zrzutki. Osoby, tak, zrzutki. No i wtedy po prostu podłączamy się pod tą zrzutkę. W Chorzowie na przykład w zeszłym roku graliśmy dla Bartka, o ile dobrze pamiętam, chłopak z Białaczką, no i tam Ruch Chorzów bardzo mocno się zaangażował w akcję, tam zebrali bodajże 1 000 000 chyba złotych na niego, także no jednak udaje się. To nie jest tak, że my mamy jakiś cel nieosiągalny, tylko te cele naprawdę gdzieś tam udaje się spełnić. Pamiętacie mniej więcej, ilu dzieciakom udało się pomóc, tak mniej więcej? Przez te lata? No podejrzewam, że przez te trzy ostatnie, no Pabianice wiadomo, grałem dla Łukasza. Chciałem, żeby ta akcja została tutaj, ta zbudka dla Łukasza w Pabianicach, no bo to się od niego zaczęło, a z własnych prywatnych informacji wiem, że Łukasz i tak przelewa pieniądze na różne domy dziecka, także to jest po prostu takie przekazywanie pieniędzy dalej. No ale w innych miastach około 10 dzieciakom. Były też domy dziecka w Końskich i Pełchatowie. Tak, Pełchatowie to był ośrodek interwencyjno-organizacyjny. Zebraliśmy troszkę pieniążków, także zostały przekazane. Czyli to jest tak, jak śpiewał Kowalewski, tak? Raperzy mają serce, tak? Dokładnie. Powiedzcie mi, jak tutaj jest w tym momencie, teraz, w tym czasie, bo nie można organizować koncertów. Wszystko jest zamrożone, wiadomo, zamrożona gospodarka, ale no, dzieciakom chorób zamrozić się nie da, prawda? Jakie macie pomysły na to, żeby pomagać teraz, w tym momencie? W tym momencie przede wszystkim skupiamy się na merchu, czyli sprzedajemy koszulki, sprzedajemy opaski, sprzedajemy czapki. O, właśnie taką czapkę, którą mam na sobie. Opaski, masz więcej tych rzeczy tutaj? Oczywiście, tak, tutaj zostawimy wam już takie koszulki. To są rzeczy wyprodukowane przez naszych sponsorów. W tym roku tutaj tkalnia w Pabianicach, centrum handlowe, pokryło koszt jakby produkcji tych rzeczy. No i po prostu sprzedajemy je, cały dochód idzie na cel charytatywny, także w ten sposób będziemy działali. Docelowo, wiadomo, nie będziemy organizowali imprez, no bo teraz w klubach nic się nie zagra, ale będziemy chcieli zrobić taki fajny event, coś, czego jeszcze nie było w Pabianicach 12 grudnia. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Więcej informacji, no musicie sprawdzać na naszym fanpage'u Rap Local. Tam wszystko piszemy, podajemy na bieżąco. Jakbyście teraz minutkę mieli na to, żeby zachęcić ludzi do pomagania. No co, no, to co dajecie, do was wraca. Słuchajcie, no to jest najlepsze, to jest pozytyw po prostu, który odbija się i prędzej czy później no, czerpiecie korzyści. No. Sama idea w ogóle, ja naprawdę często, znaczy jeżdżę po tych miastach, gramy te Rap Locale i na koncertach ludzie mi dziękują, że mogą wyjść z domu, że mają jakiś fajny powód, nie tylko tam wyjście na jakąś flaszkę ze znajomymi, tylko no właśnie, bo oprócz pomoc. Tego, że to jest charytatywny, jak najbardziej szczytny cel, to też wyciągacie dzieciaki, angażujecie i szukacie też młodych talentów, bo wiadomo, że dzieciaki z wami, jesteście tak jakby idolami teraz tego podziemia, tak, jeżeli chodzi o raperów, tak? No i ciekawa też tutaj taka ciekawostka. Grając w Końskich dla Domu Dziecka, znaleźliśmy w tym Domu Dziecka właśnie, na który graliśmy, trzech artystów, którzy dołączyli do nas w następnych edycjach. Także to już w ogóle no, wraca do nas ze zdwojoną mocą. Czyli szczytny cel działa. Pokaż, masz więcej jakichś tutaj giftów, nie? No pokażę wam. Mamy tak, ja wam pokażę, jakie mamy czapki w roku, bo to jest też nowość. Mamy takie bransoletki, słuchajcie, to jest edycja 2020. Tak, proszę bardzo. 2020. No i słuchajcie, w tym roku to jest właśnie pierwszy raz postanowiliśmy zrobić czapkę. Mieliśmy akurat właśnie fundusze dzięki tkalni. Mamy czapkę, którą mamy sobie. O, proszę, czarna z żółtym. Mamy też czarną z białym logiem Rap Local. No i żółtą czapkę, taką dosyć ciekawa, myślę, sportowa, do biegania gdzieś tam po damska, parkach. Damska to jest. Damska. Także no, to będzie dostępne na pewno, będziemy wszyscy info podawać na naszych fanpage'ach. Czyli nie poddajemy się pandemii, umawiamy się i najbliższe spotkanie myślę, że wypali Pabianice, tak? 12 grudzień, tak. 12 grudzień. No i co, i kochani, no i do zobaczenia, tak? No, dzięki wielkie, że nas tutaj zaprosiliście. Bo ja dziękuję, że nas odwiedziliście, pewnie nie było to proste w pandemii, żeby się zebrać, a wy
tutaj ja widzę konkretny zespół. No jeszcze mamy taką fajną niespodziankę na koniec programu, którą sobie przygotowaliśmy, także może się gdzieś zatrzymamy i coś pogramy. Okej. Okay. Trzymamy za słowo. No to było jakieś takie przejście można zrobić. No, na przykład. Siemano Bełchatów, tutaj EB500, my jesteśmy Rap Local, sprawdzajcie tą akcję. Yo! P do C do E, Pabianicki styl. Lokalny rap. Tak, jedziemy z tym. T do K do N to Konecki styl. Lokalny rap. Tak, jedziemy z tym. T do LW to Włoszczowski styl. Lokalny rap. Tak, jedziemy z tym. B do TW to Bełchatów styl. Lokalny rap. Tak, jedziemy z tym. Ej, to jak champion sam. Wygrywam teraz, bo porażkę znam. Chcę to mam, czyli robię. Wysyłamy BTW2 tu w obie. Domówka, lufa i lufka. Mówiąc o skutkach wspominam bale. Zimna wódka, noc bywa krótka. Wtedy pobudka nas mija nad ranem. Jako synnie to tylko u nas. Siemaneczko, ziomeczku, co robisz? Nie zdejmuj fut w butach. Rap lokal, dzieciaku, witam z tej strony. Bełchatów po ziemię, czuj się jak u siebie. U nas jak u mamy na niedzielnym obiedzie. Z lewej kręcą się biboje, z prawej graficiarze. To jest grany domóweczka, jakże. Witamy cię w hangarze. Impreza jakiej nie przeżył nikt. Sąsiedzi walą do drzwi. I bąb się pali, a ty tańcz i browar pij. Na 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 na. Na 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 na. Impreza jakiej nie przeżył nikt. Sąsiedzi walą do drzwi. I bąb się pali, a ty tańcz i browar pij. Nie leży w Teksasie, ale często różnice są mało wyczuwalne. Zwłaszcza gdy chodzi o temperaturę, bo bywa tu gorąco, że aż uff. Skroń przecieram, a wy skończcie się ranić. To przekazanie dla tutejszej wiary. Chcę słyszeć, że u was jest wszystko wspaniale, bo czuję się tu jak na chacie. Familia Magier wbija na teren, zwita, wita z ziomalami. Znowu wbijam na scenę, to rap lokal, BTOW, druga edycja mordzia. Nieco inny klimat, dalej ta guja głowa. Intencje szczere mam jak sieszcze, że mam powód się, niesie wieś, że niesiemy pomoc. Czyny zamieniamy słowo z pokoleń cepiona. Zajarany chłopak, bo robię tu to, co kocham. Znany styl wita, wśród swoich nabitach. Tu pita, popita, gdy melanż przy barka. Gdzie bratki styl bycia, pomagać im pytać, do puszki wrzuć kwitę, odwdzięczy się karma. Kręcimy co trzeba i z budą tu walka. Jutro kac mega, bro, zamiast lekarstwa. Bo sternik odpada i zaczyna się stracia. To galon, kapitan i skromna mała iba. Róbmy co dobre, bo karma powraca. Gdy wjeżdżam na Majka, to płonie jak raca. Wstrzymuje twój oddech i dystans ten skraca. Poznaj to miasto, gdzie nikt nie wybacza. Jeden z drugim kozak cierpią tu na znieczulice. Przyjdzie to do czego boją się iść na ulicę. Na palcach mi policzę tych prawdziwych tutaj ludzi. Miasto Bełchatów, nie sposób się tu nudzić. Impreza jakiej nie przeżył nikt. Sąsiedzi walą do drzwi. I bądź się pali, a ty tańcz i browar pij. Na 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 na. Na 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 na. Rap lokal, 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 rap lokal. Kiedy ja mówię EB, wy mówicie 500. EB, ja mówię EB, wy mówicie 500 EB, 500 EB, 500. Pozdro.